7 września 1928 roku, Warszawa, start pierwszego etapu kolarskiego biegu dookoła Polski, bo tak to się wtedy nazywało. Czesławie, no oprawa godna. Wtedy patronami zostali i prezydent Mościcki, i marszałek Piłsudski. Wyścig zorganizowany dzięki staraniom Przeglądu Sportowego i Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. No była pewna pompa przy tym wyścigu. Powiedz, co... Z czym tobie kojarzą się te pierwsze edycje Tour de Pologne? Na pewno z historią, ponieważ no, znałem takie nazwiska właśnie jak Roman Siemiński, który był moim szefem wyszkolenia w CWKS Legii, jak się ścigałem przez wiele lat w Legii, taka legenda polskiego sportu, Marian Więckowski, no i oczywiście Królak, pamiętamy go, że wygrywał wyścig pokoju, ale również walczył na wyścigu dookoła Polski, wtedy było bieg dookoła Polski, napierała takie nazwiska, no i z czym się kojarzyło? Z tym, że patrzyło się jak i na jakich sprzętach jeżdżono, że nie było przerzutek, że te opony gdzieś tu zawinięte, trzeba było sobie samemu zmieniać, złe drogi, taka cała historia, ale na pewno jedno, że wyścig od samego początku gromadził tysiące, można powiedzieć miliony kibiców, że sprawiał naprawdę wielką, wielką radość ludziom. No i pamiętam jeden z takich wyścigów tuż w przededniu wojny. W przededniu wojny już praktycznie wojska niemieckie stały na granicy polskiej, a kolarze jechali, krzepiąc ducha i, tak to powiedział świętej pamięci Bogdan Tuszyński, ducha i morale narodu, żeby po prostu dać odwagę ludziom. Także wyścig zawsze był bardzo blisko ludzi, bardzo dużo kibiców zawsze towarzyszyło wyścigowi. On dojeżdżał do tych większych, mniejszych miejscowości, no i na pewno tak mi się będzie kojarzył. Patrząc jeszcze na te stare zdjęcia właśnie, widzę, że bez kasków jeżdżono, nie było tych przerzutek, ale na pewno... Strefy bufetu na podwórkach, jakie niesamowite te stoły, no, pozostawiane etap, kiełbasą, winem, wszystkim, co tam było. Etap jak do Lwowa jechali właśnie tam w jednym z dworków, pani dziedzic wystawiła stoły i tak też takie, czegoż tam nie było, barszczyki, kiełbaski, prawda? No inna forma tego ścigania się też, ale na pewno to od... Z czym na pewno wyścig od samego początku będzie mi się kojarzył, z tymi dobrymi emocjami, które niósł przez te wszystkie lata. Raz było gorzej, raz było lepiej, wojna przerwała ten wyścig, po wojnie też, prawda, odbudował się i na pewno ta radość, która jedzie razem z tym peletonem, ta dobra energia zawsze mu towarzyszyła i towarzyszy do tej pory. I to jest ta magia kolarstwa, można powiedzieć, bo przy Giro też zawsze Włosi wspominają te lata, kiedy po zjednoczeniu Włoch ten wyścig jechał przez cały kraj, ale też jeszcze gdzieniegdzie rzucano kamieniami, bo nie godzono się z tym zjednoczeniem kraju, a jednak to był symbol tego zjednoczenia Włoch. I nawet, podobnie ten wyścig dookoła Polski. Nawet, Adasiu, taki moment był, kiedy już we Włoszech była tak sytuacja polityczna napięta, że już obydwie strony, prawda, się uzbroiły, broń, wszystko, miała być normalna rewolucja. I co się dzieje wtedy? Bartali wygrywa Tour de France. No, jak Włosi zobaczyli, że on wygrał Tour de France, Gino Bartali, wtedy on był, rywalizował z Fausto Coppi, całą broń rzucili, festa grande, no i Włosi są bardzo spontaniczni, bo mają w nosie tam wojowanie, mamy tutaj zwycięzcę Tour de France, a przecież Włosi bardzo rywalizują z Francuzami, tak trochę jak my z Rosjanami. Także nie za bardzo darzą się wielką sympatią, także ta rywalizacja jest naprawdę no, taka bardzo ważna dla nich. Tak, i ta magia tego wyścigu pozostała. On tak samo ciągle wzbudza zainteresowanie, ciągle to są tysiące ludzi. Co jeszcze byś powiedział, że pozostało z tamtych pierwszych edycji? Co spina tą historię? No właśnie, spina przede wszystkim to, że on jedzie do ludzi, że on jest bardzo blisko ludzi, że to nie jest komercyjna impreza, gdzie tam musisz wejść, kupić bilet, tylko po prostu przyjeżdżamy do tych ludzi, dajemy im dobrą energię. No tu widzieliśmy w tym roku po pandemii na trasę wyścigu w ciągu 7 dni na startach, premiach, metach wzdłuż całej trasy wyszło prawie 3 miliony ludzi. No jak wjeżdżaliśmy na przykład do Przemyśla, no to wizyta Jana Pawła II budziła takie zainteresowanie. Ja tak się zawsze śmieję, że jak w Papamobile się jeździ w tym samochodzie w kolumnie. Dokładnie, czyli na pewno to mi zawsze też daje siłę, bo przecież przygotowanie takiego wyścigu to nie jest łatwe. Skończył się wyścig, ja już teraz siadam w samochód, już robię trasy, już objeżdżam, wszędzie spotykam się z gospodarzami miast startowych, etapowych, premii, marszałkami, wojewodami i tak dalej, żeby to podomykać. Jest naprawdę bardzo trudne i nieraz już mam, to już prawie ponad 28 lat, niedługo będzie jubileusz, 30 lat, jak robię ten wyścig, cały czas podnosząc jego poprzeczkę. No i na pewno jest to takie duże wyzwanie, ale
nawet jak mam takie momenty załamania, że nie wiem, jakiś sponsor się wycofał, gdzieś jakieś miasto obiecało, a się nie wycofało z tego, czy są problemy z zabezpieczeniem trasy, no to tą siłę dają mi ci ludzie, którzy są na trasie. Jak ja na przykład jadę teraz na trasę, nie wiem, zatrzymuję się gdzieś na jakiejś stacji paliwowej, to gdzieś tam auto opisane, czy gdzieś mnie poznają. O, panie Czesławie, znowu będzie u nas wyścig, a będzie to, a będzie tamto. Raduje ich to. I myślę, że też, no bo tak nie słyszę od sponsorów, od tego, no a to tylko raz w roku, 7 dni, no to tak nie ma za bardzo takiego, a to właśnie też jest siła tego wyścigu, bo jak masz codziennie coś, to już się przejesz, to jakbyś codziennie jadł jedną potrawę i cały czas to samo. A jednak czekanie na wydarzenie, którym jest Tour de Pologne przez cały rok, przygotowanie się do tego, pokazanie trasy, promocja oczywiście, zaproszenie ludzi i tak dalej, no powoduje to, że to się robi takie fajne święto. Święto takie narodowe, bo widać, jak ludzie się utożsamiają z tym wyścigiem, biało-czerwone flagi, radość, transparenty, całe rodziny wychodzą. To też jest chyba to, co mówimy, jaka jest charakterystyka wyścigów kolarskich, że nie ma agresji, że tutaj nie musisz, nie wiem, oddzielić miasto Poznań od miasta Lublina, bo się kibice będą bili. Wręcz przeciwnie, wszyscy idą razem kibicować, wszyscy niesie dobrą energię, dobrą radość i myślę, że to jest bardzo ważne dla tej dyscypliny sportu. Myślałeś kiedyś o powtórzeniu tej trasy pierwszego wyścigu? No wtedy to była, przypomnę, Warszawa, Lublin, no Lwów, który wtedy leżał w naszych granicach, Rzeszów, Kraków, Wieluń, Poznań, Łódź, Warszawa. Powiem ci, Adasiu, że już w tym roku jeździliśmy, bo byliśmy w Lublin, prawda, mieliśmy Chełm, Zamość, Przemyśl. Do Lwowa nie pojechaliśmy, ale przyznam szczerze, że byłem na spotkaniu w Lwowie, rozmawiałem z merem miasta Lwowa, są bardzo zainteresowani, pojechaliśmy tam razem z prezydentem, wiceprezydentem miasta Rzeszów, z panem Sienko. No bardzo, bardzo tak nas gościnnie przyjęto i bardzo byli zainteresowani, no ale no tam jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, bo stan dróg jaki jest, prawda, żeby tam dojechać. Też od strony takiej organizacyjnej, jednak to jest World Tour, prawda, my nie możemy tam zawieźć no, tych kolarzy takich topowych, nie będąc pewnym, że tam, prawda, nie będzie, że będzie bezpiecznie, że to będzie można wszystko fajnie przeprowadzić, ale jest taki pomysł, jest dobra wola ze strony Ukrainy, gospodarzy miasta Lwowa i na pewno no, będziemy myśleli, to wszystko się idzie do przodu. Kiedyś nigdy nie myślałem, że wjadę w Bieszczady, bo był taki stan dróg niedobry, tak było bardzo słabe zaplecze hotelowe, że zawsze omijało się te Bieszczady, prawda? Pomimo, że są piękne góry, piękne tereny, fantastyczni ludzie do współpracy, też wdzięczni ludzie, że to się dla nich robi. No jednak Polska się rozwija, idzie do przodu, te drogi się piękne poprawiły, naprawdę wszyscy są pod wrażeniem. Ja byłem w szoku, jak Włosi przychodzili do mnie na startach, moi koledzy, z którymi się ścigałem, teraz są menadżerami drużyn zawodowych, dyrektorami i tak dalej. Cezary, kurczę, wiesz co, my musimy chyba tutaj kupić jakiś kawałek ziemi, przeprowadzić się do Polski, bo to jest tak fajnie, tacy fajni ludzie, takie piękne tereny, my już jesteśmy chyba zmęczeni żyć we Włoszech, chyba tu coś musimy kupić. Czyli naprawdę, no to jest takie fajne, no, że tą Polskę tak się postrzegają, że jednak sport to jest taka siła promocji, gdzie nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale naprawdę to jest potężna magia promocji, to najlepszy przykład na najstarszym bracie, na Tour de France, prawda, gdzie rząd się angażuje do tego, wykłada potężne pieniądze na to, że to jest oprócz tych emocji sportowych promocja danego kraju. No i myślę, że w Polsce też powoli do tego dochodzimy, że zaczyna się to rozumieć. No ten rok był takim przełomowym rokiem, bardzo zaangażowali się gospodarze miast tutaj na przykład i regionów, marszałek województwa lubelskiego, pan Stawiarski, gdzie on bardzo prosił, żeby ten wyścig odbył się na Lubelszczyźnie, na Roztoczu. Potrafił przejść nad podziałami, bo prawda, no inna opcja jest prezydent miasta Lublina, a innej opcji marszałek, czyli wszyscy usiedliśmy Chełm, Zamość, Lublin u marszałka przy jednym stole i mówimy, robimy coś dla ludzi, robimy coś dla kraju, tutaj trzeba odrzucić wszelkiego rodzaju podziały, jesteśmy tutaj po to, żeby coś dać fajnego. I myślę, że to też jest taka duża siła sportu, duża siła też Tour de Pologne, że potrafi no, pogodzić to przez tyle lat. No jakoś nie wchodzimy w politykę, staramy się z każdym żyć i tłumaczyć, że to jest naprawdę coś dobrego dla ludzi, dla Polski, warto to promować i robić.
No ten wyścig przeszedł różne koleje losu i rzeczywiście to pokazuje, że był ponad, że przecież próbowano przez lata tym wyścigiem pokoju gdzieś przyćmić ten wyścig dookoła Polski, bo to było takie stare, kapitalistyczne, a my tu mamy swoje nowe, a jednak nie, jednak on te zawirowania też potrafił przetrwać. Potrafił przetrwać i szczególnie w tym momencie, kiedy właśnie była zmiana ustroju, kiedy no, poupadały te wszystkie imprezy, które były dotowane tak z góry, przez pierwszego sekretarza, który mówił, nie wiem, sekretarzowi wojewódzkiemu, musicie, zrobicie, prawda, i on tam, prawda, wszystko robi, żeby zrobić, hotele, nie hotele, wszystko. Kiedy to się zmieniło, że trzeba było samemu znaleźć pieniądze, trzeba było mieć pomysł na to, żeby ta impreza była na tyle interesująca, że będzie ważna w kalendarzu światowym. Ja o to bardzo walczyłem, nie wiem, jako medal olimpijski, tak o to walczyłem, bo no słuchajcie, jak był tworzony kalendarz World Touru, no to no takie państwa jak Włochy, Francja, Hiszpania, to potęgi światowe, prawda? I tam jako mała Polska to w ogóle postrzegali nas jako blok wschodni. Nawet nie wiedzieli, że Polska to Warszawa, to ma swoją historię, Pezi, Deleszcz i koniec, nie? I tam to, no, to jest drugi świat. No i przebić się z naszą imprezą, ja pamiętam, naprawdę się bardzo dużo napracowałem, przywoziłem tutaj, wtedy był prezydentem UCI Hein Verbruggen, wielu innych ludzi pokazywałem, przyjechał Jean-Marie Leblanc, dyrektor generalny Tour de France, żeby też zobaczyć, jak to wygląda i tak dalej, pokazać, jak piękną historię kolarską ma Polska, jakich świetnych zawodników, że to jest u nas bardzo ważne, że Polska to jest duży kraj, to nie jest 2 miliony ludzi, to jest ponad 30 milionów ludzi, że jest duży potencjał. No i dzięki temu krok po kroku, jak powstawał już ten kalendarz World Touru, Tour de Pologne wszedł tam, no a to jest dla nas wielkie wyróżnienie, bo zobaczcie, Niemcy nie mają takiego wyścigu etapowego, Austriacy, nie wiem, Anglicy, wiele, wiele innych państw, są bardzo bogaci, nie? Bardzo bogaci, żeby to zrobić, ale nie potrafią przygotować takiej imprezy. My na pewno tym, czym no, się wybijamy, to gościnnością, bardzo dobrą organizacją, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o przejazd kolarzy i tak dalej, to wszystko naprawdę mamy topowo zrobione. No i też świetne hotele, świetne zakwaterowanie, no to wszystko powoduje to, że jest dobra opinia wśród grup zawodowych, że chcą tutaj przyjeżdżać, że postrzegają Tour de Pologne jako taka impreza, która im otwiera możliwości, szczególnie takim kolarzom, którzy są gwiazdami, ale jeszcze gdzieś tam nie zabłysnęli na wielkich turach, tak jak mieliśmy Remco Evenepoel, gdzie mieliśmy w tym roku też pięknego zwycięstwa Almeida i, no i wielu, wielu innych zawodników. I myślę, że Tour de Pologne już ma taki charakter, już jest tak postrzegany, no i będziemy cały czas w tym kierunku go dalej budowali. Tak, no ta impreza, ja to wiem, bo ja rozmawiam przecież często z moimi kolegami z zagranicznych eurosportów i Brytyjczycy na przykład ciągle nie mogą zrozumieć, dlaczego oni nie mają wyścigu webturowego, a my mamy. No tak, ale my sobie zasłużyliśmy, wypracowaliśmy to i tak tam na początku trzeba mówić jeszcze, że ten rok zmienił to, że transmisje trwają dłużej, od startu do mety jest transmisja, więc mamy czas na to, żeby włożyć jeszcze więcej promocji Polski, prawda? I ludzie często mówią, wiedzą kto wygrał, ale oni, wiesz, nie wiedzieli, że Polska jest taka ładna, że Roztocze jest takie piękne, że Podkarpacie, że mamy tak śliczne miejsca i warto to, mówię, pokazywać, promować i łączyć to, łączyć emocje sportowe z promocją kraju. No i to jest rzeczywiście ta magia także, bo ja wiem, że są całe grupy ludzi, które właśnie po to oglądają kolarstwo. Nie dla emocji sportowych, dla widoku, po to, żeby zobaczyć kraje, po to, żeby je poznać, pokazuje, jeżdżą, prawda? Tam później, wybierają sobie miejsca na wakacje, właśnie patrząc tam na imprezy kolarskie. Tak i myślę, że taki kierunek trzeba podtrzymywać, patrzeć na tych najlepszych, co to robią, przecież Francuzi są mistrzami, fantastycznie promują, fantastycznie potrafią, najważniejsze u nich właśnie jest promocja. My bardziej może nawet się przykładamy do tego, żeby do bezpieczeństwa, do hoteli, tu kładziemy wielki nacisk, a oni naprawdę, jak tam byłem na mecie Tour de France, to nie wiem, miasteczko takie dla gości, to tam jeden, dwa samochody, a jak wszedłeś tam, gdzie stoją wozy telewizyjne z całego świata, tam 50 samochodów, wszystkie telewizje, czyli naprawdę dobrze mają to wypromowane, potrafią to świetnie zrobić. To prawda, a więc przed nami kolejna edycja, o której będziemy sobie rozmawiać, będziemy te wiadomości przekazywać, bo no, tak na, myślę, że na stałe ten Tour de Pologne zagości, także
w Tour de Tourze. Chcemy być z tym wyścigiem przez cały rok, chcemy śledzić to, co ty robisz, Czesławie, co robi cały Lang Team, aż dojdziemy do tej kolejnej edycji. Warto ludziom przekazywać to, co robimy, bo tutaj nie będziemy wymyślali czegoś nadzwyczajnego, ale bardzo dużo się dzieje, żeby taki wyścig przygotować. To jest wiele spotkań, wiele ustaleń, jakieś ciekawostki z tras. To, co wszystko tutaj nam się uda przygotować, to będziemy wspólnie razem przekazywali dla was, żebyście byli z nami przez cały rok. Tak, i żebyście też mogli zobaczyć, na czym to polega, czym się taki wyścig je, już wiemy, ale jak się go robi, jak, co tam, ilu trzeba tych rzeczy, ile trzeba nawrzucać do tego garnka, żeby to się dało ugotować i żeby to smakowało, no to właśnie będziemy chcieli wam pokazać. Dziękujemy.